Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy odcinek, o który naprawdę cały czas prosiliście, czyli oczywiście odcinek programu Damy i Wieśniaczki. Ale żeby nie było, nie byle jaki odcinek, tylko odcinek z największą polską gwiazdą show biznesu, czyli oczywiście z... Teraz uwaga, będę próbował to poprawnie wymówić. Caroline Derpeneski! Muszę poprawić swojego Rolexa, bo mnie uwiera, patrz jakie odciski, chwileczkę. Ale oczywiście zanim zaczniemy, jak zawsze początek, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wiecie mojego Instagrama. No a co, możemy chyba powoli przychodzić do odcinka. Cały odcinek będę robił akcent Caroline Derpeneski. Oglądajmy. Welcome everybody! Zapraszam. Dziś w odcinku znana z bycia znaną Caroline Derpeński, czyli najgorętsze nazwisko naszego showbizu, celebrytka, skandalistka i osoba ponoć niewyobrażalnie bogata. I w tym zdaniu znajduje się tylko i wyłącznie jedna prawda. Złapie zawidły, żeby sprawdzić, czy bez milionów da się w ogóle żyć? A nie da się, bo ja sobie nie wyobrażam rozpoczęcia dnia bez kawy ze Starbucksa, więc odpowiedź brzmi, nie da się. Tak piękna i prestiżowa Warszawa jeszcze nie była. A racja, przecież ja byłem wtedy na wakacjach poza Warszawą. To wszystko wyjaśnia. A to za sprawą rezydującej tu aktualnie celebrytki i skandalistki Caroline, budzącej w ludziach niewytłumaczalną potrzebę robienia zdjęć. Ja się nie będę czepiał, ale chyba normalne, że ludzie ci robią zdjęcia, gdy w ten sposób chodzisz po Warszawie. Nazywam się Caroline Derpeński. O, słyszeliście? To jest jedyna poprawna wymowa. Caroline Derpeński. XXXTentacion. Więc proszę tam nie przekręcać już więcej, dobra? W komentarzach. Mam 21 lat i na co dzień mieszkam w Miami. Na co dzień mieszkam w Miami, a Polskę odwiedzam tylko wtedy, gdy chcę dokarmiać biedaków. Caroline błyszczy na portalach plotkarskich wszystkim, czym da się zabłysnąć. Około 10 tysięcy dolarów. Więc krajowe gwiazdy jej nie kochają. Tak, to jest ten powód. Dokładnie dlatego. 17 tysięcy dolarów. Moim ulubionym po prostu dodatkiem, który zabieram zawsze do Mar-a-Lago, do Trumpa, jest moja czapeczka. To dodatek do kurtki czy samochodu? Chcę wam przedstawić moją kreację, która niestety nie została odebrana pozytywnie, ponieważ powiedzieli, że wygląda jak rozjechany gawron. Czyż to nie jest perfekcja? Jokes on them, bo w tej kreacji naprawdę został użyty przejechany gawron. Posiadamy z parę dziesiąt aut w Miami. Od Rolls Royce'ów po Ferrari, po Bugatti. Czy większość jeszcze w pudełeczkach? Dobra, pan narrator też ma najwyraźniej dobre teksty. Ale panie narratorze, proszę mi pracy nie kraść, dobra? Proszę mi jej nie kraść! Mój ulubiony to jest Bugatti, oczywiście. Marzę o różowym, ale na razie czeka do odbioru różowy Rolls Royce. Uuu, to może potrwać. Barbie nie odda. Jakim cudem cię na to wszystko stać? Jestem modelką, influencerką oraz też milionerką. Ale to w sumie w żaden sposób nie jest odpowiedź na pytanie. Narrator spytał, skąd masz tyle pieniędzy. A ty odpowiadasz, no bo jestem influencerką i milionerką. Akurat wybiło mi 7 milionów followersów. Wróćmy do kasy. Zdradź nam, na czym Caroline Derpeński trzepie walutę. Na co dzień zajmuję się rozprowadzaniem i sprzedażą diamentów i też jestem bardzo w krypto i dużo inwestuję w nieruchomości mieszkania w Miami, żebym stała się tak samo potęgą jak mój partner miliarder. No, bardziej influencerskiego życia nie da się chyba wymyślić. Dla mnie liczą się pieniądze, przede wszystkim uroda i prezencja. I guess. A rodzina? Mam ciężkie relacje z mamą, ponieważ wywołała wojnę pomiędzy nami, ale próbowałam się z nią dogadać. Niestety te relacje nadal są chwiejne, ale jeżeli chodzi o ojca, to totalnie ucinam temat. No dobrze, utnijmy, zwłaszcza że w Beskidzie Śląskim szczęściem rodzinnym upaja się ta nieśmiała, ale sympatyczna dziewczyna. Wieszej, dziewczę, wieszej. Mam na imię Ania, mam 19 lat, pochodzę z Brennej, z malowniczej miejscowości górskiej. Ja wiem, że program nazywa się Damy i Wieśniaczki, ale jakoś mi się źle to ogląda, gdy ta dziewczyna jest po prostu podpisana Wieśniaczka. Bycie góralką to w zasadzie etat, ale czym się na co dzień zajmujesz? No jak to się czym zajmuje? Dziewczyna jest góralką. Znaczy, że lepi oscypki albo zamyka drogę na gubałówkę, no duh. Zajmuję się gospodarstwem. Codziennie idę do obory wypuścić barany, kozę. Najcięższe jest wywalenie obornika spod baranów.
Daję kaczkom wody, daję im jeść, kurą daję też, wymieniam wodę i daję im jeść. Wyprowadzamy ją codziennie na pole około 8-9. Może i jestem miastowy, ale nawet ja wiem, że na przykład krowy czy konia raczej się nie powinno przytulać. No ale spójrz na tą krówkę, no ona została chyba stworzona do przytulania, no nie? Do wieczora, żeby się napasła. Do buta. Dodaję. Wygląda, że najważniejsza jednak pozostaje rodzina. Już. No. A co robisz dla siebie? Pasja do gry na gitarze wyszła z tego, że widziałam filmiki, spodobało mi się to i zaczęłam pisać i tworzyć własne. Prosimy o parę strofek. Ktoś napisał mój scenariusz jako czarno-biały film. Chciałabym znów zobaczyć świat, ten kolorowy świat. No i w czym problem? Ja tak żyję już od kilku lat. Nie, czekajcie, to jest jednak smutne. Nieważne, wytnij to. No. Mamy dla ciebie niespodziankę. Aniu, stolica już na ciebie czeka. Baw się dobrze i korzystaj z życia. Wysyłam po ciebie mojego kierowcę Karolina. To jedziesz do stolicy. Warszawa. Super. No ale to jest chyba dość oczywiste, no nie? Karolina w tym liście podpisała się jako Caroline przez C. A tylko my, warszawiacy, jesteśmy do tego zdolni. W stolicy podobny list dostała Caroline. Prosimy o prestiżowe odczytanie. Okej. Okay. Caroline, zapraszam cię do Brennej, gdzie na co dzień mieszkam. Zapraszam cię do Brennej, gdzie na co dzień mieszkam. Mam nadzieję, że to obok Paryża. Mam nadzieję, że pokochasz to miejsce tak samo jak ja. W kopercie masz pieniądze na podróż, Ania. Moje życie nie ma sensu czasami. Tam czasami. Licz kasę. Chociaż mam Don Perignon. Don Perignon? Don Perignon. Co? To jakiś samochód? 30, przepraszam, ile? 7,50 dolarów złotych. Czekajcie, aż muszę zobaczyć. Do Brennej. Brenna, znalazłem. Jest od Warszawy położona 370 km około. Przejechać te 370 km za około, nie wiem, tam plus minus 37 zł. No prywatnego odrzutowca to ja nie wynajmę. Gdzie są moje krewetki? One kosztowały 100 dolarów. Układają sobie życie z homarem milionerem. W Brennej nadszedł trudny czas rozstania z rodziną. No to cześć, Aniu, jedź do tej Warszawy i pozwiedzaj sobie tam miasto. Uważaj na siebie, miłych wrażeń i daj znać. Ja na państwa miejscu bym się jednak z tą Anią dobrze pożegnał. Spakowała zaskakująco dużo rzeczy i zabiera gitarę. Istnieje szansa, że ona z tej Warszawy już nie chce wrócić. Cieszę się bardzo. Ja tam byłam, jak miałam 7 lat, więc niech córka zobaczy, jak tam jest pięknie. W stolicy Caroline musi się pożegnać tylko z luksusem swojego hotelowego apartamentu. Why not? Hotelowego apartamentu? W centrum Warszawy? I ona tam cały czas mieszka tak po prostu sobie? Jezus Maria, ona naprawdę ma dużo pieniędzy. Ktoś mi pomoże z walizką? Zapłacę 100 dolarów. Dziś niestety dama swoje bety dźwiga sama. Dla mnie to jest crazy i ja biorę swoją kartę kredytową i chyba wynajmę helikopter. Chyba helikobakter, ale odradzamy. Potwierdzam. Nie polecam, nie polecam. Ahoj, przygodo! Ahoj, zerknijmy co u Ani. Cześć, Aniu. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem kierowcą Caroline. Nie. Miło mi. Cóż za wspaniały dzień, ale przynajmniej w końcu po godzinie chodzenia doszłam. Na dworzec. No i to jest dolarsowe nastawienie. Brenna. Przepraszam bardzo, czy wie pani, jak dojechać do Brennej? Bo mam 37 zł tylko i potrzebuję... To jest ten przystanek? Ja nie wiem, gdzie jest Brenna. Bo... Brenna? To będę musiała chyba na tamten przystanek iść. Dobra, to ja idę na tamten przystanek, bo helikopter mi nie doleciał. Kocham tą rozmowę, absolutnie po prostu palce lizać. Wie pani, co mam 37 zł i muszę jechać do Brenny. Okej, okay, fajnie, ja nie wiem, co to jest Brenna. No i jadę do tej Brenny, no nie? Wie pani może, czy to jest dobry przystanek? Nie, ja nie wiem, gdzie jest ta Brenna. A, czyli to jest zły przystanek, dobra. A może tamten przystanek? Ja naprawdę nie wiem, gdzie jest Brenna! Odstawię moje walizki może. Przepraszam, czy mógłby pan za 500 zł popilnować mi walizek na 10 sekund? Caroline, posłuchaj mnie. Za 500 zł to ja ci nawet założę monitoring wizyjny, żeby cały czas obserwował te walizki. Tak? Okej. Okay. Kierunek, godziny odjazdów,
Myślę, że tym dojadę. Zajmie to 100 godzin, no ale przynajmniej... Cóż, jest jak jest, przygoda. Dziewczyny z miasta w takich samochodach piszczą, ale rozumiemy, że choć nie jesteś wylewna, to samochód ci się podoba. Podoba się samochód. Jest różnica między moim samochodem a tym, co jadę. Widzę, że pani Ania ma podobny stosunek do motoryzacji i samochodów, co ja. Gdy jakiś kolega się mnie pyta, no Paweł, patrz, jakie mam fajne auto, no nie? Fajne auto, no nie? I ja kompletnie nie znając się na samochodach, z reguły odpowiadam, no, fajne auto. Czy to pana żółty Matiz? No. Fajne. Niezły, nie? Dobry jest. Kurde, jak śmigasz? Robi tak brum brum robi. Fajne, dobre. Dobre. Zostańmy przy motoryzacyjnych zachwytach i obserwacjach. No, autobus większy niż brenny. Skoro jesteśmy przy autobusach i transporcie publicznym, sprawdźmy, co u Caroline. Co za warunki, nawet tutaj zasięgu nie ma. Ach, ci influencerzy, tylko zasięgi w głowie. Czy jest tu zasięg? No taki średni, no. Taki średni no jest. Właśnie, ja też zapłaciłam za zasięg. Na autobusie było Wi-Fi, a nie ma Wi-Fi. A za chwilkę, bo tam góry są to, a za chwilkę może... Nie, ja jestem przerażona. Ludzie, wywieźli mnie poza województwo mazowieckie! Czy ja tam zginę poza mazowieckim? Podróż naprawdę była bardzo męcząca. Cała jestem spocona, nie czuję swoich perfum, śmierdzę jak szczur. Po prostu to była tragedia. Pomogę pani? No tą jedną, a ja drugą. Thank you very much. Ah, thank you, thank you. Do widzenia. Next, bye bye. Bye bye. Hasta la vista, baby, wieś, nadchodzę. Droga wsio, lepiej się schowaj. Nie wiesz, co nadchodzi. Ania tymczasem wbija na 40 piętro. Wypadałoby zdjąć buty. No bo szkoda tych dywanów i tej podłogi, że się zabrudziły. Apartament jest w moim stylu. Na co ja właśnie patrzę? Ile pieniędzy mają ci ludzie? Mega wrażenie na mnie zrobił. Jak się widziało Beskid Śląski, to niewiele może zrobić wrażenie. Piękna. Myślę, że ma tak z 24-23 lata. Tylko kobieta innej kobiecie może zrobić taką krzywdę. Jesteście prawie rówieśniczkami. Wydaje mi się, że jest jakąś modelką. Tu na okładce mała podpowiedź. Nie kojarzę jej w ogóle. No i jakoś żyjesz. Tak, tak, akurat Caroline Derpiewski ma to do siebie, że wiele osób jej nie kojarzy. Łazienka w moim stylu. Łazienka na plusie, bo można odpocząć. Dzisiaj północy spędzę w wannie. Przed kąpielą pozwiedzamy jednak Aniu. Totalnie nie mój styl. Za bardzo się błyszczy. Musi to być niewygodne. Ma być drogie i modne, a nie wygodne. Bo za te dziury teraz to się płaci. Musiały trochę kosztować. Moja babcia by mnie zszyła prędzej. Tanie to na pewno nie było. No, jakby było, to by tu tego nie było. Aniu, skoro czytasz ten list, to znaczy, że bezpiecznie dotarłaś do mojego apartamentu. Niech stanie się on twoim domem na najbliższe dni. Korzystaj ze wszystkiego, na co masz ochotę. Zostawiłam ci mały upominek na powitanie. Caroline. Perfum. Ale pachnie. To jest akurat bardzo miłe. To jest naprawdę wielki plus dla Caroline. Rzeczywiście pomyślała o Ani. Gdy oglądaliśmy inne odcinki tego programu, obejrzałem już chyba ze 2 albo ze 3 na moim kanale, tak mi się wydaje. I to jest chyba pierwszy raz, jak rzeczywiście jakaś uczestniczka zostawia drugiej uczestniczce prezent. Więc to jest naprawdę wielki plus. Dobrze, Karolina. Prezent zaskoczył mnie bardzo. Pachnie ładnie. Czy Brenna także zdoła zaskoczyć Caroline? Nie jest źle, przynajmniej góry są ładne. Dobrze, dobre nastawienie to podstawa. Ciekawe, kto po mnie przyjedzie. Błagam ciągnik, błagam ciągnik, błagam ciągnik. Oby to było jakieś Ferrari, albo Maserati, albo może Bugatti? No cóż, tam gdzie są nadzieje, tam są też rozczarowania. Okej. Okay. Cześć, ty do mnie na gospodarstwo? Od Ani? Tak. A, tak, tak, Caroline, miło poznać. To zapraszam do samochodu. Tak, poradzisz sobie z walizkami? Tak, tak. Okej, okay, tak. Super, super. Oh, zmieszczę się chyba. Ledwo zmieściłam swoje długie nogi do jego auta. Nie trzeba było łamać, więc nie jest źle. No to jedziemy. Super. Ahoj, przygodo.
Tak jest. Poznasz góry. Okej. Poznasz nasze warunki. Karolina, nie martw się. Poznasz przyrodę, poznasz nasze warunki, poznasz góry. Tylko taki disclaimer, nie idź do gór w środku nocy, wiele osób nie wraca. Ale jak pójdziesz w ciągu dnia w góry, to będzie wszystko w porządku, no fajnie będzie. Najpierw jednak pan Staszek musi poznać Karolaj. Na co dzień jestem modelką, robię pokazy mody. O, ładnie, Miami, Los Angeles, New York. Jestem też influencerem, wiesz co to znaczy? Tym to bym się akurat nie chwalił, aktualnie to trochę wstyd być influencerem. Nie za bardzo. Zapnijcie pasy, bo pół świata nie rozumie, kim i po co są influencerzy. Influencer to jest osoba wpływowa i na przykład w Polsce jestem drugą najbardziej rozpoznawalną influencerką. Ja jestem niestety od urodzenia tutaj, z wykształcenia stolarz, które wykonuję. W tym stolarsko-influencerskim duecie dojechali szczęśliwie do celu. Jaki ładny piesek, matko święta, tylko nie rozjedź. I kotek, jej. I kotek godli. No wrażenia, no normalne. Widać jednak, że kobieta z miasta, ale taka prosta, nie jakaś taka wygorowana. Tego Karolina chyba nie chciała usłyszeć. Jaki piękny jestem piesek. O, dzień dobry. A, Caroline, miło poznać. Kasia, miło mi. Cześć, Caroline. Emilka. Jaka śliczna jesteś. Najwidoczniej tylko najmłodsze pokolenie okazuje należyty entuzjazm. Caroline Depiński. Przeszczep penisa. Chcę być na nowo tym samym człowiekiem. Przejdźmy dalej. No tak to jest w internetach. Już lepiej pozwiedzajmy. Zapraszam. Dziękuję. Tu jest kuchnia. Ezę. Aha. Ale widok masz piękny, naprawdę, zazdroszczę. Widok jest piękny. Widok cudowny. Prawie jak w moim apartamencie prezydenckim w Warszawie. Tylko ta różnica, że jest tutaj łono natury. Mam jakieś generalnie dziwne wrażenie, że Karoliny by się kompletnie nikt nie czepiał, gdyby w każdym zdaniu nie musiała zaznaczyć, jak ekstremalnie bogata jest. Jakby Karolina, zrozumieliśmy to. Jesteś bogata. My wszyscy o tym wiemy. Rozumiemy to. This right here is 65,000. My jeans are 1,000. My shoe, 1300. A tam łono stolicy. Zwiedzajmy lepiej. Czyli to dla mnie pokój? Tak. Proszę się rozgościć. To nie są warunki, w jakich przebywam i mieszkam. Jest to dla mnie coś nowego. Sufity są za niskie, pokój ani jest zbyt mały. Nie potrafiłabym dłużej niż parę dni przetrwać w takich warunkach. No, będzie o czym opowiadać na terapii. Pokaż mi, co dostałam. Wyjmij. Chcesz wyjąć? To dla mnie? To dla mnie? No. Jak? O, matko! A to ma? Krówka! Nie, co to jest? Co to jest? Balanek. Balanek. A bardzo dziękuję. Kwiatek i... Aha. I taki kwiatek. Ania zostawiła mi prezent i naprawdę było to bardzo miłe. Dobra, najwyraźniej mamy naprawdę dwie fajne uczestniczki w dzisiejszym programie, bo Ania także zostawiła dla Karoliny prezent, więc piechotka. Będziesz sprzątać chlewie. A, będę sprzątać w chlewie. Okej, myślisz, że dam radę? A, będę sprzątać w chlewie. Nie, no naprawdę fajnie, bardzo fajnie. Panie menadżerze, zabieraj mnie stąd. No, ale tam jest... Ale mama tam musi popsikać troszkę i be... Ale popsikać takim sprayem, żeby nie śmierdziało? Czy takim odkażającym, czy może... Tak? Dla influencera to cenne i ważne informacje. Zobaczmy, jak zdobytą od Emilki wiedzę Caroline zastosuje w praktyce. Musisz odkręcić wodę, napuścić, zakręcić, dać się lakowi, znowu przestawić garnek, napuścić i dać się konikowi. Aha. No to rób. Dobra. No i wystarczy i zanieś konikowi. To nie jest koń. Nie, tam jest konik, tam jest konik, tam. Wow, to nie jest koń? Całe życie w kłamstwie. Yes, a horse. To ten bez rogów. No i daj tam pod pysk. Masz. Pomóż nasz, Mario, tak o. O, widzisz. No jak się napił, to zostaw i teraz krówce tak samo. Jestem do twoich usług, o krowo. Nie zjedz mnie, masz wodę.
Starałam się napoić krowę jak mogłam, ale niestety oberwałam ogonem po twarzy. Zadanie zrobione. Dobrze, to na dzisiaj jest koniec. Dobrze, no tak? To dziękuję za pomoc. Dobra, dzięki, muszę umyć ręce, bo mam. Dobrze, no to zapraszam. Dziękuję. Co chciałbym zauważyć, to jest bardzo ważna kwestia dla mnie. W tym programie generalnie, ty wiecie, te damy są przedstawione, no, w zły sposób, umówmy się, jako rozpieszczone, złe dziewczyny z wielkiego miasta, bla, 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 bla. I w tym odcinku również w ten sposób została przedstawiona Karolina. Ale co chciałbym zauważyć, i to jest dość ważne, Karolina nie narzekała na tą pracę. Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Ten pan kazał jej nosić tą wodę dla konia, dla krowy, tak dalej. Ona tego w żaden sposób nie skomentowała, ona to po prostu zrobiła. Tutaj też wielki plus dla niej. Pozwiedzane, popracowane, można się powoli udawać na zasłużony odpoczynek. O mój Boże, ona ma klaskane światło, ja też tak chcę. W sumie po ostatnich odcinkach to ja chcę dwie rzeczy. Po pierwsze, że jak klaszczę, to się wyłącza światło oczywiście. A po drugie, jak klaszczę, przybiega moja pomoc domowa, pani Danusia. Choć niedługo potem trzeba się zrywać do roboty. Caroline, dorabiam sobie czasem pracując w gastronomii. Proszę zastąp mnie dzisiaj w pracy. Słuchaj szefostwa, a na pewno sobie poradzisz. Let's see. Karolina, musisz mnie zastąpić w pracy. Ale błagam cię, nic nie odwal. Ja chcę do tej pracy kiedyś wrócić. A oglądać Caroline będzie to, jak na co dzień pracuje Ania. Jeśli jej się uda, to nawet sama pojedzie do pracy. Okej, panie Staszku, to co, jedziemy? No to masz kluczyki, jedziemy. Ale ja? No tak, no musisz próbować, proszę. Ale ja mam zdradzić swoje automatyczne auto z manualnym. No to spróbuj. Tylko że ja nigdy nie jeździłam z tym gałką. No to musisz spróbować. Czyżby żaden z kilkudziesięciu samochodów nie miał manualnej skrzyni? Ale się nie zabijemy. Także prawdziwa szkoła życia. Jeszcze? Nacisz? Jeszcze? Kochana, tu masz bułeczkę. A, dziękuję. Żebyś nie była. Jeszcze bułeczkę dają, no żyć i nie umierać, no! Smacznego, miłej pracy. Dzięki. Jeszcze musisz nacisz? Mam uczulenie na gluten, ale niech będzie. Na gluten, na manualną skrzynię, bidulka. A gdzie jest jedynka? W sensie tu nie ma nic. Tak, jest jedynka. Aha. Tak i tak. Ty możesz przerzucać biegi, a ja prowadzę. Proszę, nie róbcie, tak błagam, ktoś zginie. Ty jedziesz, Kajty, tu jest zakaz! Tu jest zakaz, ja wiem, tu jest zakaz. Naprawdę jestem mądrzejsza na co dzień. Dobra, to naciśnij sprzęgło. No, jest. I teraz próbuj, ręczny. Tak. Asia, nie tu! Tak. No i właśnie o tym mówiłem! Pan Staszek naprawdę opanował całą sytuację, zatrzymał auto. Niestety nie podołałam. Ja jednak mało co owcy dobra, nie przejechałam. Dobra, okej, to jedziemy, zawiozę cię do pracy. Obrońcy praw zwierząt by mi nie dali żyć. Wciąż masz żal o aferę za rozjechanego gawrona na sukience? To jest znak, że ja swojego tam Porsche i Ferrari nie mogę zdradzić. Tak. Ja jestem tam emotional związana. Tak. No, z gałką przegrać to jak wygrać. O Boże Święty, wiesz co? Jezus! Finish him! No, słodziak z tej Emilki. No i siadaj teraz. Ała, będę miała siniaka na ręku. No to trudno. Na wsi dama już posiniaczona, a w mieście Ania dopiero szykuje się na... Zresztą nie spoilerujmy. Aniu, poznaj moją pracę i ludzi z mojej branży. Kierowca zawiezie cię na miejsce, potem spotkasz się z moją znajomą na coś słodkiego. Zapłać proszę rachunek, pieniądze są w kopercie. Caroline. Wreszcie złoty? A co to za drobne? Ja się nawet na ulicy po takie pieniądze nie schylam. Sprawdźmy, czy miejskie krejspy, czy pankejki umywają się do mamusinych. Mama robi bardzo często naleśniki w domu, ale te hotelowe to nie są takie dobre w porównaniu do tych, co robi mama. No, wiadomiks. Wiadomiks, mordo! Jaka chillera i utopia, do nie? Caroline twierdzi, że wie, jak ciężko pracuje się na światowych wybiegach. Wie też, ile bólu kosztuje kobietę chodzenie na szpilkach, więc nie oszczędzi tego Ani. Cześć, Aniu. Dzień dobry. Cześć, Beata, miło cię poznać. Proszę, zapraszam. Chwilkę sobie porozmawiamy. Miałaś jakieś do czynienia z obcasami? Raz miałam do czynienia. Raz miałaś. No to dzisiaj będzie drugi raz. No to super. Dobrze, że cokolwiek było. A jak się na nich czułaś? No, w miarę okej. A jakaś niepewność może się pojawiała? No, pojawiała się. Czasem się czujemy niepewnie siebie. To jest jakby normalne. A fajnie jest wychodzić z tej strefy komfortu. Wychodzenie ze strefy komfortu? Pani coach, ile za tą radę się należy? Więc szpilki, czyli chodzenie na szpilkach, a przede wszystkim na wybiegu, może być taką umiejętnością, którą fajnie, żebyś mogła przeżyć. O, to co, próbujemy? Próbujemy. Dobra, no to te różowe szpilki na ciebie czekają. O,
poruszanie się na obcasach ważna jest nasza sylwetka. Przede wszystkim wyprostowane plecy. Wyprostowane plecy i zaciśnięte pięści. A wyprostowane plecy to jest pewna siebie kobieta. To nasze biodra też muszą się poruszać, więc też pamiętaj, żeby delikatnie je ruszać. Dobra? Parę kroków i wejdzie nam to w krew. Widać, że jest niepewna siebie i nieśmiała, ale tak naprawdę ma dopiero 19 lat, więc wszystko przed nią. Mamy pewność siebie na plecach? Mamy. Mamy, super. No to zacznij, jak będziesz tak. No i tak walczy się z nieśmiałością. Brawo, Anka! No nie wiem jak wy, ale ja czuję potencjał. I zatrzymanie, hop. 3, 2, 1 i odwracamy się. No i teraz powiedz, jak się czułaś? Trochę nogi bolą. I co, górnicy? Teraz wam głupio, że tak cały czas narzekacie na swoją pracę? Byście tego spróbowali. Trzeba przyznać. Coś mam dla ciebie. Aż się boję, wiedzieć co. Ania mimo strachu walczy z nieśmiałością, a Caroline właśnie dojeżdża do roboty. Teraz zobaczysz, jak trzeba, żeby parę groszy zarobić, jak trzeba się u nas napracować niestety. No ja na przykład, żeby parę groszy zarobić, to wiesz, albo telefonik, pracuje online, albo muszę, wiesz, dojechać fajnym, komfortowym autem i przejść się po wybiegu, albo dzwonię do ukochanego. Tak. No i tu jest twoja praca, tutaj. Czyli tu Ania pracuje? Tak, tu Ania pracuje. Powodzenia w pracy. Dzień dobry. A, dzień dobry. To pani? Tak. A Caroline, miło. Julia, miło mi. Także jestem dzisiaj za Anię. Tutaj mam kuchnię. Okej. I dzisiaj zaczynamy od obierania ziemniaków. I zawołaj, jak skończysz. Aha, dobra, dzięki. A proszę, w ogóle jakiej firmy jest ten fartuszek? Może Chanel? No dobra, ja naprawdę jestem głupi, ale nie jestem aż tak głupi. To nie może być realna osoba, prawda? Ona jakąś postać odgrywa. That motherfucker back there is not real! Ona postać odgrywa, prawda? Prawda? Jeszcze jak? Nie, proszę pani. A, bo ja ostatnio kupiłam taką świąteczną, wiesz, byłam cała goła i w fartuszku takim fajnym, fancy i gotowałam dla mojego ukochanego ziemniaki też, wiesz? Fajnie. No, chciałam trochę polskiej kultury pokazać, więc co nieco wiem. Szefowa wydaje się być odporna na czar Caroline. Nie wiem, kto to jest. W sumie to nawet nie chcę wiedzieć. Jezu, jacy okrutnicy w tym odcinku. Okrutnik, no. Tylko po Caroline cisną. Ba, jedna dziewczynka próbuje ją dekapitować nawet. Ania codziennie obiera ziemniaki, prawda? Tak. A ile dostaje mniej więcej za godzinę obierania ziemniaków? Za godzinę pracy dostaje 25 zł. A ja w Miami dostaję minimum 15 tysięcy dolarów za godzinę mojej pracy. Więc rozumie pani, no potrzebuję dokładnie takiej samej stawki za obieranie ziemniaków. Rozumiem, ale to nie Miami. No. Zabieraj się, bo nie mamy czasu. Jak przystało na topową influencerkę, Caroline najpierw prosi o tutorial. Pomożesz mi? Proszę, pokażę ci. Jasne, jasne. Biorę nożyk i obieram ziemniaczka. Szefowa streamuje właśnie, jak obierać metodą klasyczną. Pod muzykę klasyczną. Jak najcieniej potrafisz. Jak najcieniej. Tak. Teraz pora na naszą gwiazdę. Charataj tego kartofla, Caroline. Caroline odpuszcza klasyka i odważnie testuje zaciekłe dziobanie. Teraz jestem w 100% pewien, że to jest tylko postać przez nią grana. Okej, dobra. Dobra robota, Caroline. Większość Polski oszukałaś. Jak mówią hodowcy ziemniaków, noż bulwa jego nać, ależ ta dziewczyna ma dziobnięcie. Niestety nieskuteczne. Odważna zmiana narzędzia? Poręczny skrobak w niewprawnej dłoni niestety nie skrobie. Robię co mogę, robię co mogę. Macham jak mogę. Co za emocje, co za tempo i brawura. Znów zmiana sprzętu. Kurczę, ja chyba wezmę nóż. Tego nikt się nie spodziewał. Caroline testuje sposób szefowej. To do niej niepodobne. Możemy tutaj trochę śmieszkować z Caroline, że no, nie potrafi obierać ziemniaków, ale jeżeli na chwilę do głowy wpuścimy pomysł, że rzeczywiście mogła nigdy w życiu nie obierać ziemniaków, no to chociaż fajnie, że próbuje to teraz zrobić, no nie? Owszem, no, troszkę sobie ponarzeka, odrobinkę. Fakt faktem, obiera ziemniaki. Dla mnie to jest super, tak czy siak. No i faktycznie, znów zmiana. I znów na gorsze. Niestety tam, gdzie więcej sprzętu niż talentu, zostaje jedzenie ziemniaków w mundurkach. O Boże. Współczuję Ani. Ale kto zwróci właścicielce lokalu pieniądze za zniszczony sprzęt kuchenny, to ja naprawdę nie wiem. Wow, i to rozcięcie? Super. Zapraszam na wybieg. 3, 2, 1. Czułam się
bardzo dobrze, gdy chodziłam w szpilkach na wybiegu. Jak zdarzałam kreację, to było mega dziwnie, ale potem po tych przejściach okazało się, że jest super. No owszem, muszę się zgodzić, super. No poczułam się jak taka typowa modelka. Mam nadzieję, że te techniki, które jej pokazałam, będzie o tym pamiętała. I krok po kroku będzie budowała swoją pewność siebie. Także trzymam za Anię kciuki. Aniu, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Chciałabym, żebyś zostało z tobą właśnie ta wyprostowana sylwetka, właśnie to ułożenie dłoni, tak jak teraz trzymasz. No i ten piękny uśmiech, bo jesteś naprawdę wspaniałą dziewczyną i... Fajnie, że jest wspaniała. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Z tej lekcji wyciągnę to, że będę chodzić prosto i będę pewniejsza siebie. Na wsi tymczasem ktoś głośno domaga się pochwał. Szefowo! Sorry, trochę zabrzmiałam jak jakiś zdechły kogut, ale zerknij, czy jest okej. Okay. No, jak na pierwszy raz, to jest okej. Okay. Czyżby to było okej z cyklu doskonale dostateczny? No, dramat. No, ale przepraszam bardzo, pod koniec dnia ziemniaki obrane? Obrane. Więc o to chodzi? To piąteczka. Za dużo gadasz. Chodź się przebrać! Twoje zadanie kolejne polega na obsługiwaniu gości. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten dolarsowy poranek. Dzisiaj mamy happy hour, czyli modelka, influencerka najładniejsza w Polsce i w Miami będzie Was obsługiwać. Wow! To gdzie jest ta Anna Lewandowska? Witam serdecznie Państwa w ten jakże cudowny, bogaty poranek. Oto wybór, proszę się zapoznać i zaraz wracam. Obsługa gości dodała mi dużo pozytywnej energii, ponieważ ja w kontakcie z każdym człowiekiem zawsze u mnie po prostu jest na wesoło. Dwa razy, ile to robiłoby? Okej, okay, numer stoliczka 4. Dwa razy filet drobiowy. Polecamy sałatkę kiszonej kapusty, albo buraków, albo ogórek, może mizeria? Zestaw surówek, jak wam coś nie posmakuje, to macie wybór. Jeszcze sałatkę im obchnęła. I see this is an absolute win. Widzisz, daję radę, klienci są zadowoleni. No nie za bardzo, oferujesz buraczki, dzisiaj nie mamy buraczków. Nie wiem skąd w niej ta improwizacja, może myśli, że wszędzie są zawsze buraki. Przepraszam, to jest mój pierwszy dzień w pracy i zapomniałam, które danie dla kogo. Które mięso, to? Tak, tak. Okej, okay, już kładę. Proszę. Podoba się? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Patrząc, jak ciężka praca jest kelnera, od dzisiaj będę zostawiać na napiwki więcej niż $500. No i fajnie! Na tym ma ten program polegać, że ta bogata osoba ma zrozumieć ciężkie warunki, w jakich żyje większość naszych Polaków. A tą wzmiankę o $500 to bym sobie akurat darował, ale hej, ważne są intencje, no nie? Wszystkim kelnerom proponujemy sobie to nagrać i egzekwować. A póki co sprawdźmy, co u Ani, która wybrała się na słodki lunch z przyjaciółką Caroline. Cześć! Cześć! Karina, miło mi. To proszę, siadaj. Bardzo proszę, karty. Dziękujemy. Dziękuję. Ania, lubisz coś słodkiego jeść, czy nie? Lubię. Tak? A może nam pani coś polecić? To może ja panią przyniosę nasze topowe pozycje z karty, takie naprawdę wow. Dobra. To super. Prosimy, dziękujemy. Chwila, czy one właśnie odegrały scenę z Harry'ego Pottera, gdy kupują wszystko? We'll take the lot. To trochę jak ja, gdy wchodzę do pączkarni. I jak ci Warszawa? Podoba ci się bardzo, czy nie? Mieszkałaby tutaj? Czy... Kiedyś może bym tu zamieszkała. Tak? Jest fajnie. A jeszcze wcześniej nie byłeś chyba tutaj, jeszcze nie byłam. Karina okazała się naprawdę super osóbką. Miło się nam gadało. Proszę bardzo. Ojejku. To jest nasza burrito z waty cukrowej. Chwila, ktoś powiedział wata cukrowa? Nagle jestem zainteresowany. Okej. Now you have my attention. Życzę wam smacznego i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dziękuję, dziękuję. No, teraz będziemy próbować, jak to się je. Parę tysięcy kalorii, jak widać, potrafi wyglądać naprawdę niewinnie. A jak smakowało? Te sery były duże, ale smakowały pysznie. Caroline poprosiła, żebym zapłaciła. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja zaraz przyniosę resztę. Bez reszty. Dziękujemy ślicznie. Proszę pani, bez reszty. Caroline płaci. O proszę, napiwek. Dolarsowe nawyki szybko wchodzą. Ja myślę, że Ania naprawdę jest bardzo miłą dziewczyną. Piękna dziewczyna, tylko musi troszeczkę dbać o siebie. No, nikt tak nie wesprze kobiety jak inna kobieta. Na wsi też to doskonale widać. Kończymy pracę, sprzątamy.
Ja ogólnie w domu nie zamiatam. A nigdy nie zamiatałaś? Nie. Mama tobie nigdy nie dała miotły, babcia? Nie. Zrobisz kupeczkę, zmieciesz na zmioteczkę i powodzenia. Dzięki. Dobra, jedziemy. Czyli zaczynamy. Ja tu ogólnie nie widzę brudu, a jak Caroline nie widzi brudu, chociaż jest pedantką, to tego brudu nie ma. No dobra, może jakiś listek z kwiatka. Coś mówiła o odsuwaniu krzeseł, ale ja jestem... Nie ma żadnego ale, kochana. Odsuwasz krzesła i zasuwasz pod stołem z tą miotłą. No nie podsłuchuj mnie, nie podsłuchuj mnie. Ty weź, nie podsłuchuj mnie, no! Miałam akurat zacząć cię obrażać. Nie. Ja cię słyszę, ja cię nie podsłuchuję. Nie migaj się, tylko sprzątaj, bo ja tu prawie za darmo pracuję, zostanie na drugi dzień i co? Ania ma po tobie sprzątać? Nie ma czegoś takiego. Tragedia z zamiataniem. Ania tu ma dosyć roboty, zastępujesz ją, to rób dobrze. Ja Anię porywam. Wiesz, albo podniesiesz jej wypłatę, bo ta praca naprawdę jest ciężka. Caroline, nie kłóć się o wypłatę, bo Ania naprawdę wróci i nie będzie miała pracy. Co za kobieta. Ach, chyba jeszcze nikt w życiu nie był taki surowy dla mnie. Dramat? Masakra? Dobra, co mam z tym zrobić? Sypię do kwiatka czy coś? Uważam, że to było najłatwiejsze zadanie. Sprawdźmy, czy nadejdą oczekiwane oklaski. Rzuciłaś śmieci do tego kwiatka. No bo ja słyszałam, że tak się na wsi robi. Kocham, absolutnie ją kocham. Znaczy, nie samą Karolinę, ale postać, którą gra. Kocham ją. To źle słyszałaś. Dajecie kupę krowią do kwiatów, nawóz, no to myślałam, że brud też. To kolejny dramat. To jest twoja zapłata. Za 6 godzin pracy zdobyłam jedynie 155 zł. Życie nie bajka. No, całe szczęście potrafiłam ze swojego życia zrobić bajkę, ale dzięki dzisiejszemu dniu doceniam to, że istnieją ludzie, zwłaszcza w Polsce, którzy pracują ciężko fizycznie i też należy im się szacunek. Ona właśnie osiągnęła to, do czego ten cały program dąży. Ten program naprawdę działa, what the fuck? Zapraszam cię jako klientkę w takim bądź razie, nie do pracy. Na pewno wpadnę, dziękuję. Niech robi to, co lubi i w tym się spełnia. I niech czuje, że jej życie to bajka. Pa, proszę pa. Bardzo, pa. Do zobaczenia kiedyś. Do zobaczenia. Eventually. Minęło 30 lat. Caroline kłamała i nigdy nie wpadła ponownie do restauracji. Liar! Caroline wie, jak wygląda bajkowe życie, nie wie jednak, jak wygląda rodzinne. Czas spróbować i tego. Naszykuję ci obiadek. Okej. Okay. Bo pewnie głodna. No, strasznie, strasznie. Dzięki. Proszę. A ty jakie miałeś dzieciństwo? Wiesz co, ja miałam takie... Z jednej strony trudne dzieciństwo, ponieważ moi rodzice rozstali się i mama z racji tego, że jest Polką i całe życie spędziła w Białymstoku, tam ma rodzinę, wróciłyśmy i musiałam chcąc nie chcąc spędzić z nią dzieciństwo i nie było mi lekko. No wiesz, przy ludziach się uśmiechała, dużo pracowała, no bo ktoś musiał, bo nie miała pomocy ze strony ojca i wiesz, te frustracje trochę przelewała na dziecko. Caroline swoje w życiu też przeszła. Wspięła się do góry. Ja miałam na początku gotowca, poznałam bogatego faceta i to mi pomogło. Ale tak naprawdę ja potem to pociągnęłam na swoją stronę, żeby pokazać, że ja mogę być tym bogatym facetem, ja mogę być swoim własnym sugar daddy. Więc zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby wiesz, z takiego pisklaka, cielaka stać się naprawdę taką krową, taką gwiazdą. Pewną siebie gwiazdą. Super. I wiesz co, jestem z siebie dumna. Szczerze, ja się teraz sam nad tym zastanawiam, czy naprawdę możemy uznać, że ta dziewczyna odniosła sukces w branży tej influencerskiej, jeżeli zaczynała od tego, że miała, no jak sama powiedziała, bogatego sugar daddy. Dzisiaj będę próbował znaleźć sugar daddy. To trochę jak Donald Trump, który gdy opowiada o swoim sukcesie w biznesie, wspomina o tym, że na początku dostał maluteńką pożyczkę od ojca w wysokości $1 million. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan. I tak jak mówiłem, sam naprawdę nie wiem, co o tym sądzić i czy możemy tej dziewczynie przypisać ten sukces, ale czekam na waszą opinię w komentarzach. Mimo wszystkiego, że ma sławę, że ma pieniądze, fajne ciuchy, ale jednak czegoś jej brak. I myślę, że tego jest najbardziej, czego jej brak, to jest takiego właśnie ciepła rodzinnego, bliskości, tej miłości.
Ciepło, kochana, zmęczona. Przyniosłam ci jeszcze kakao. Ojej, jak miło. Na dobranoc. Dzięki, mało co nie zasnęłam, ale super. Karolina, żyjesz? Karolina, obudź się! Obudź się! Wake the fuck up, samurai. Proszę, przyniosłam ci kakao na lepszy sen. Ale ja już spałam! Dzięki. Śpinkaj dobrze. Nie wiem, czy mogę, ale zawsze Ani robię krzyżyczka na dobranoc, wiesz? Okej, dobra. Śpi dobrze. Pa, dobranoc. Śpi dobranoc. Nigdy moja mama nie przyniosła mi kakałko, a bujak w czoło, to już w ogóle mogłabym sobie tylko pomarzyć. Wielce mi martwi, jak przez ten odcinek przebija się taki smutny obraz przeszłego życia Karoliny. Nie czuję się tym dobrze. Caroline, życie na wsi to nieustanna praca w gospodarstwie. Liczę, że piękne widoki umilą ci czas w trakcie wykonywania moich obowiązków, Ania. O, cześć Kasia, wstałam. Cześć Perełko, jak się wyspałaś? A, w porządku. Opowiadaj, co tam robisz i co dziś robimy. Pójdziemy do chleba. O kur... Pójdziemy do chleba. Trzeba konikowi wyrzucić gnój. Czyli tą kupę? Tak, ale kupę. Nie rękoma. Nie, widłami. Czy wszyscy słyszeli? To manikiurzystka Caroline odetchnęła z ulgą. Nie, więc się przebierzasz, czy idziesz, tak? Wiesz co, powiem ci, że jak idziemy do chleba, to ja nie będę się jakoś stroić. To jest wystarczające. Persacz? Do obory, szlafrok, no na pewno. Pani Kasiu, to limitowany chlewno-stajenny drop, odpowiedni dla początkujących użytkowników takich narzędzi. To są widły, to jest gnój. Okej, to są widły i to jest gnój, okej. Co dalej? Musisz załadować. A i po co ładuje się te taczki tym? Żeby miał czysto, konik musi mieć czysto i później to dajemy na pole, urzeźnia to glebę. Aha, czyli wtedy rosną te... Rosną lepiej warzywa. A, warzywa dokładnie, są smaczniejsze? Dokładnie. Okej. Okay. Naturalny nawóz. Chwila, stop! Warzywa rosną na gnoju? Dobrze, że już od lat nie jem warzyw. Dokładnie jak ze śmieciami w doniczce. A jak ty to robisz, że to się nabiera na te widły? Zaklęcie jest odpowiednie. Nie, musisz głębiej pocić. Głębiej? Głębiej. ...28 lat. Oglądam, jak Karolina Derpieński sprząta oborę i na tym zarabiam i z tego żyję. A jak dajesz sobie radę jako kobieta z takim zapachem na co dzień? Jest woda, tak? A przesiąkają ci włosy, ubranie? Wszystko. Wszystko? Dokładnie. Wszystko zostaje, później musisz się umyć. No dokładnie, przebrać, umyć. Szlafroczek chyba pójdzie do spalenia. Smuteczek. A tymczasem dla Ani, która jest gitarowym samoukiem, zapowiada się nie lada gratka. Aniu, podobno lubisz grać na gitarze, dlatego omówiłam cię z kimś, kto podpowie ci, jak rozwijać swój talent. Do zobaczenia, Caroline. Utalentowany prezent od naszej celebrytki już rozsiadł się na kanapie i uczy. Raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy. Jezus Maria, oni za dobrze tą muzykę grają. Będą copyrighty, nie? No super załapałaś to bicie. No, powiedziałeś, jestem bardzo dobra, ale ja jednak inne zdanie. Zagrajmy sobie takie ćwiczenie. Uderzamy sobie szóstą strunę, trzecią, drugą, pierwszą, drugą, trzecią i wracamy, dobra? Dodało mi to pewności siebie, bo jednak on zna się dłużej na tym. I wie, co jest dobre. Szósta. Trzy, dwa, jeden, dwa, trzy. Sześć. Trzy, dwa, jeden, dwa. Po powrocie do domu będę na pewno więcej ćwiczyć. To co, to już próbujemy śpiewać? To już jest ten moment? No to trzy, cztery. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Dość. No, tą nieśmiałość trzeba zwalczyć. Jeśli nie zwalczy, no to nie będzie gwiazdą. To tak jak Caroline w chlewie. Co dalej? W jaki sposób to jest związane z chlewem, nie mam absolutnie żadnego pojęcia, ale okej, oglądajmy dalej. Co dalej? Trzeba to wywieźć. Dobra, dobra, dobra. A co z drzwiami? Otworzysz mi? Tak. Thank you. Dobra. Wszystko okej. Dolarsowo. Idziemy tam na pole zrzucać... gówno. A tam od razu na pole. Zrzuć od razu do studzienki kanalizacyjnej. Podtrujemy trochę sąsiadów. Końskie. Końskie. Oj. Kurczę, ale to jest ciężka praca. No jest, jest. Pięknie, dziękuję. Moje ciężko zarobione pieniądze, tam około 150 zł, zamierzam fully po prostu wydać i ugotuję dla Katarzyny obiad. To będzie niespodzianka. Lecę na spacer, nie masz super. Nic przeciwko? Nie, idź sobie, przejdź. A, dzięki, ładne widoki, zrobię sobie dokładnie, jakąś sesję na dokładnie, Instagram. Super. Dzięki, no to do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. No
widzieliście, kamień ją zaatakował. Come on! Who threw that stone? Come on! I ten kamień był uzbrojony. No, tego na Fashion Weeku czy wybiegach Mediolanu i Paryża się nie zobaczy. Cieszmy oko. Dzień dobry. Mam taką sprawę. Tak, słucham pani. O Boże święty. Ugh. No więc ja zarobiłam sprzątaniem podłóg i nie tylko, też zmywałam naczynia. O, to super. 155 zł. O, to ładnie. Ja mam taki cel, żeby te pieniądze wydać na jedzonko dla rodziny. Mam pizzę. Okej. Okay. Proszę bardzo. Aha. To chyba nie chodziło o odgrzanie mrożonej pizzy, gdy mówiłaś, że ugotujesz im obiad, prawda? Prawda? Raczej nie. Cztery sztuki mogą być? Ja wszystko wezmę, tak. To ładnie pani na tym sprzątaniu zarobiła. Ładne pieniążki. Widzę, że jeszcze mam 50 zł do wydania. Tak, starczy jeszcze. A może weźmiemy też pasztet? Oczywiście. Drobiowy? A wie pani, co to znaczy dolar sowy? Nie. Nie i prawdopodobnie nie chcę wiedzieć. A, to właśnie tak ludzie w mieście mówią teraz, zwłaszcza moi fani. Kto tak mówi? Serio? Kto tak mówi? Tak. Że wszystko jest takie najlepszej jakości, jak ten pasztet. Czyli u nas się mówi super. No, super. Jak na wsi. Czyli tak, dolarsowo to super. Tak, tak. Mamy 147,58. A ma pani jakieś ładne kubeczki, takie, żeby nalewać? Mogę pani dać za darmo. Ojej, dziękuję. Bardzo. Była bardzo sympatyczna, miła dziewczyna. Dziękuję pani bardzo, zapraszam ponownie. Więc życz mi powodzenia, proszę dziękuję, pani. Dziękuję, życzę powodzenia. Jestem amazing. Pani też jest amazing, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. U nas rzadko się spotykają takie dziewczyny. U nas bardziej ze wsi. Ja pitole! Jaki deszcz! Boże, moje włosy, moje Cartier! Boże, piorun mnie zaraz pierdnie! Na szczęście nie trafił, więc przenieśmy się do miasta, gdzie Ania odmieniona i już jednak pewniejsza siebie robi się na dolar rosowo przed poznaniem Caroline. A Caroline, no cóż, stara się. Uch, dobra. Pani Kasiu, panie Staszku, zapraszam. Przygotowałam dla was żegnalną niespodziankę. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. Przygotowałam pizzę. To zapraszam, zapraszam. No i co się czepiacie? Własnoręcznie ugotowany obiad. Ja się tak odżywiam od 10 lat i mi nic nie jest. Poza zatkanymi tętnicami. Ale to nieważne. No ogólnie podobało się, tak? Bardzo mi się podobało, naprawdę bardzo. A pobyt na wsi u was otworzył nie tylko moje serce, ale też zmienił mnie całą. Moja przygoda tutaj dobiegła końca. Dziękuję wam za wszystko. Poczułam się jak w najlepszej i najbardziej kochanej rodzinie na świecie. Jesteście cudowni i odwiedzę was niedługo. Będziemy na pewno za Caroline tęsknić. Już mi się chce płakać, będę tęsknić bardzo. No i elegancko. Ci państwo na Caroline też nie narzekali, więc daj wielki plusik. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Dziękuję bardzo, pani Kasiu. Naprawdę dziękuję za wszystko. Jesteś cudowna, nie poddawaj się. Pani Kasia i pan Staszek są chyba najlepszymi ludźmi, na jakich trafiłam w życiu, ponieważ nigdy nie czułam aż tak rodzinnej atmosfery. To pa, kochani. Trzymaj się, dziękuję. Nie odkładajmy chusteczek. Wzruszeń będzie więcej. O kurczę, ale szara myszka, ale widzę tu potencjał. It's a beautiful day. Feels like the sky is smiling. And every word I... Wow. No, idzie bardzo ładna dziewczyna, ale gdzie jest Ania? Caroline, miło poznać. Boże, jak pięknie wyglądasz, siadaj. To, co tutaj mam, a to, jak wyglądasz, to jest po prostu... Wyglądasz jak 2 miliony dolarów, więc zmiana jest gigantyczna, także... Dziękuję. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Jestem zachwycona. To jak było w Brennej? To był mój pierwszy pobyt na wsi i ciężko mi było na początku dopasować się do twoich obowiązków. Robiłam wszystko, co mogłam, żeby wiesz, wczuć się w ciebie, w twoje życie i bardziej cię zrozumieć. Tutaj mogę potwierdzić, Caroline rzeczywiście próbowała się dopasować do tego życia na wsi. I tutaj naprawdę to doceniam. Wiesz, żyłaś moim życiem i na pewno miałaś lekcję chodzenia. No, trudne to jest, ale myślę, że dałam radę. Dodało mi to pewności siebie. Co w waszej pracy to jest na pewno ważne. Tak, kluczowe. Mam nadzieję, że pobyt w Warszawie trochę otworzył ci oczy. I ja cię widzę dosłownie za pół roku z pięknymi, niebieskimi skrzydłami jak mariposa. Nawet
w jeszcze większym mieście niż Warszawa. Także świat należy do ciebie. A to jest nieprawda! Nie ma większego miasta niż Warszawa! Ja naprawdę muszę wyjechać i zobaczyć trochę świata. Słyszałam, że grasz na gitarze. Tak, to prawda? Prawda. Czy mogłabyś mi coś zagrać na szybko? No, oczywiście. Mam dla ciebie gitarę. Proszę, zagraj swoją ulubioną piosenkę. Czekam. Ania, przestań tak dobrze grać! Znowu copyrighty mi robisz! Przestań! Stop it! Także, Aniu, proszę odwróć się. Tam są moi znajomi. Oni w ciebie uwierzyli, ja w ciebie uwierzyłam, świat przed tobą. Jesteś piękna, utalentowana, odważna. Ja nie widzę ciebie na wsi. Zbadaj granice swojego potencjału, wyjedź z tej wioski. Bardzo ładne słowa. I ponownie, panie coach, ile się należy za tą sesję? Bardzo ci dziękuję, ja że mogłaś odmienić też moje życie. Ponieważ ja dzięki tobie stałam się lepszą Caroline. A tobie życzę wszystkiego, co najlepsze. Także buziaczki. Ja życzę szczęścia. Dzięki. No dobra, kochani, to koniec dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jak zawsze koniec, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście mojego Instagrama. No i wyraźcie swoją opinię o dzisiejszym odcinku koniecznie w komentarzach, proszę was. I jeszcze tak na koniec chciałbym się absolutnie zgodzić ze słowami Caroline. Wszyscy, kochani, jesteście piękni i wszyscy możecie osiągnąć, co tylko zechcecie. Musicie tylko w siebie uwierzyć. Nie, ale teraz tak serio, każdy widz, który to obejrzy, jest mi winny 500 zł za poradę od coacha biznesu. No, mordy, moje pieniądze. Dzięki wielkie, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.